Sypnęło śniegiem i do akcji wkroczyli drogowce. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o utrzymanie ulic, są one pługowane, jeżeli występuje duży opad, oraz posypywane solą. Chodniki natomiast analogicznie jednak posypywane piaskiem z uwagi na to, że sól może niszczyć obuwie. Straż Miejska przypomina, że obowiązek odśnieżania dotyczy także prywatnych posesji. Za nieodśnieżanie grozi 100-złotowy mandat, a to nie wszystko. Osoba, która będzie poszkodowana, zawsze może z powództwa cywilnego wystąpić do właściciela danej nieruchomości i do fragmentu chodnika, na której nastąpiło jakieś uszkodzenie ciała, o odszkodowanie. Trudne warunki panujące od kilku dni na drogach wpłynęły na większą ostrożność kierowców. Ci widocznie zwolnili, co odzwierciedlają też policyjne statystyki. W ubiegłym roku, w pierwszych 12 dniach stycznia, notowaliśmy 37 zdarzeń drogowych. W tym roku mamy ich mniej, bo 28. Są to głównie kolizje, w tym 5 kolizji parkingowych. A my w dalszym ciągu apelujemy o to, aby zawsze odpowiednio przygotować swój pojazd do jazdy. Czyli zadbać o jego sprawność techniczną oraz brać pod uwagę to, że pokonanie trasy będzie trwało dłużej niż zwykle. Musimy odśnieżyć auto przed podróżą. Jak już wyjedziemy na drogę, to pamiętajmy też o tym, żeby ta nasza jazda była bardziej płynna, żebyśmy nie wykonywali gwałtownych skrętów oraz gwałtownych hamowań, żebyśmy zachowywali bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów. To, że w połowie stycznia występują opady śniegu i temperatury spadają grubo poniżej zera, szczególnie w nocy, to nic nadzwyczajnego o tej porze roku, przekonują meteorolodzy. Z takimi zjawiskami musimy liczyć się także w naszym regionie. U nas najniższe temperatury, jakie pojawią się w tym tygodniu, to w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie poniżej minus 10, około minus 12, miejscami minus 15, a w dzień, w weekend, w sobotę oraz w niedzielę około minus 5 i minus 4. Także naprawdę nie są to bardzo duże mrozy, ale będą. Taka zimowa aura utrzyma się najprawdopodobniej do przyszłego tygodnia. W poniedziałek termometry mają już pokazywać 3 kreski powyżej zera.